Hej. No, bóg zapięty. Proszę ja was. Jedziemy. Będziemy orać tak, myślę, do 15 cm. Jeżeli się da, jeżeli to ładnie pójdzie. A jeżeli nie, no to głębiej, trudno się mówi. Ale trzeba to zrobić. Maszyna przygotowana. Wszystko gra. No to tyle, jedziemy w pole. No i Ciapek jedzie do roboty, słuchajcie. Przygotowany. Ładnie chodzi. Brona ciężka zaczepiona. Trzyma go tutaj. Elegancko. Czekam jeszcze na kolegę. Będzie jechał 60-tką. Pługiem, widzieliście wcześniej. I jedziemy, proszę ja was, w pole. No i tam z przodu 60-tka. Ja tutaj ciapkiem jadę. Ubrony wiszą. No i jedziemy. Także tam przygotuję, słuchajcie, teren pod orkę. O, takie na Włocie są jak tutaj, wam jeszcze pokażę podczas pracy. Skasuję to tutaj tą broną. Mam nadzieję, że to się porządnie powinno połamać. Co mi będzie przeszkadzało, tam to wezmę natura, przesunę. Jakieś tam, nie wiem, gałęzie, krzaki, czy co tam będzie, to się da to zrobić, to to zrobię. A tak główne zadanie będzie miała dzisiaj ta ciężka brona. No, dojeżdżamy na miejsce docelowe. Tu już kolega tam poszedł z pługiem. O, a tutaj mi dziki buszują. No, zobaczcie, tak to wygląda. Tam koło, ja tam na końcu są te krzaki takie, powiedzmy, no właśnie te same co tu na błocie. I ja to wszystko zaraz tam pogniotę. On tam jedzie i to będzie orał. A tu widzę, że jedzie w kółko z orką, no bo tu właściwie chyba to jest dobry pomysł, a potem zakończymy jakoś to w środku, żeby było dobrze. No. Trochę głęboko. Powiem mu, żeby spłycił to. No nie chcę tak głęboko, żeby to było. Chyba, że to tak się wydaje, bo te darnie są takie, kurde. Nie, chociaż wygląda dobrze. To samą darnię tu ściąga. Dobrze jest, dobrze idzie. Jeszcze tam poustawia parę razy. I będzie gitara. Dobra, ja tam wjadę w tamte bajery. Tutaj kolega idzie jak przecinak. A potem zrobimy jeszcze, jak tam pogniotę, to zrobimy zbliżenie tutaj na tą orkę, jak to wygląda. A tymczasem ja się tam doczłapię z tymi bronami. No i będziemy tutaj taki kawałeczek, trójkącik bombardować. Wpadło mi jedno zawiesie, musiałem prowizorkę taką zrobić, ale... No dobra, zaraz to poprawię jeszcze. Taki trójkącik to wyczesałem, ale tu już próbuję się obracać w kółko, zobaczymy co to da. Zapycha się strasznie. Trzeba co jakiś czas to podnosić. Tutaj te rowy wszystkie do czyszczenia. To nie ma nawet bata. Na razie to pogniotę, a potem to wszystko wyczeszę.
kurde. Nie da rady, trzeba podnieść do góry. Podnieść na dół, co ja gadam. Podnieść trzeba, no. Włoś tak szybko rośnie i ona zapycha. Poza tym tu jest trochę teren podmokły i tutaj wszystko szybko rośnie, bo tu widzicie dwa rowy mi się tutaj zjeżdżają. Ten jeden tutaj, tutaj drugi. Robimy od razu teraz, ja tu wyjadę stąd, wyciągnę te habazie, ale zapchane. Idzie jak tecina, nie patrzy nic. Idziemy zobaczyć. Dawaj pan, dawaj! Łatwo nie idzie, widzę. No. No to jest najważniejsze. No. I dawaj dwójkę i tam nie patrz. Ciężko. To jest Zielska tego tutaj tyle. Ale najważniejsze, żeby złapał. Ładnie pachnie ta ziemia. Widzicie? Robaczki są, to znaczy, że żyje. Dobra, idę robić swoją robotę. To muszę tutaj jeszcze... No kurczę, zgubiłem, nie popatrzyłem. I ten... I tu mi jedno ucho odleciało. Cholera. Wiem, mogłem to opuścić, ale... O! O! I tak będzie lepiej. Dobra, jedziemy. Pojedziemy w drugą stronę, żeby to z dwóch stron połamać. Nie za blisko rowu, bo będzie zaraz robota wyciągania. Mi się nie chce takich atrakcji. Wygnieść to wygnieść. Jak to wygniotę, część pozbiera.
to potem przejadę jeszcze raz już na czysto i powinno być lepiej. A potem idę na tamtą stronę. Wyciągniemy to na środek. Można by ognisko zrobić, szkoda, że nie wziąłem kiełbachy. Wygląda trochę, tu już widać jakąś ziemię. Czy go tylko wyciągać nie musiał stamtąd? Nie, on umiał orać, nie to co ja. Dobra, co to miało być? Aha, tutaj. Tak wystarczy. Tu się dwa rowy zjeżdżają. Także tam jest taki zupełny trójkąt. Można stamtąd zacząć jechać tam od razu. No dobra, ja tam chcę. Ja jadę na drugą stronę i tam będę jeździł wzdłuż lasu prawobrzeżnych. Tam będę czyścił do tego. Do następnej orki. Co myślisz? No ciężko, ciężko, widzę. Ale ziemia ładnie pachnie, świeża jest. Taki chabaziak tu jeżdżę. Tam jakieś pniaki. Tu wszystko wygładzone. Na razie to moje zadanie polega na tym, żeby nie wjechać żaden pniak.
A to nie jest łatwe. Dlatego tak, o już jest coś. O, widzicie tam? Trzeba teraz to ominąć. Podniesiemy tura, żeby turem nie przytentegować. Dronami. No, trochę spuchniały już jest taki. Tu jeszcze jakiś habazie. Cholera, może w prawą stroną pojadę. Nie jest łatwo tutaj, był regularny las, słuchajcie, i wydrzeć to w tej chwili to nie jest taka prosta sprawa. O, jest następny pniak, już tu przejeżdżałem koło niego, mogłem go cholera prawą stroną wziąć. Pyłki, cholera, po oczach dają. No, ale to będzie już wygładzone i będzie wiadomo, gdzie można tutaj się puścić pługiem. Najpierw to wygładzę w jedną stronę, w drugą stronę, a potem jak już zbiorę to wszystkie całe zielsko, bo tutaj sobie to odkładam, to pojadę jeszcze raz na czysto. A potem to w sieczkarnię wrzucę, to się zmieli razem z tymi gałęziami, bo to będę wszystko mielił. Tura podnosimy, drony na dole, jedziemy. Tu jest jakiś pień, to jest tylko taka... Ale już spuchniały. A tu następny. I to wszystko położyć, potem przejechać jeszcze raz i powinno być dobrze. Tam orze jak może, tak. Najpierw zbierałem te gałęzie, a potem mówię, cholera, wszystko i tak będzie zbombardowane i tak. No tutaj już te drony nawet wyrzucają. O! O, patrzcie, go nie zauważyłem, widzicie? Ale akcja. Dlatego tu trzeba uważać, cholera, to nie jest takie proste, żeby to wszystko zobaczyć. No. No bo jeszcze trochę kosztne. A, bo tu
tutaj. Pyk. Kładziemy drony. Tura do góry. I ominiemy tego. Właśnie, z tej strony go nie zauważyłem. A całkiem spory. Tutaj obejdziemy to. Tak, żeby drona wyłaziła na tego, na to coś, co tu jest. Aha, bo to są te wierzby cholerne. Proszę, dziadostwo, nie, trudno się tego pozbyć, słuchajcie. Macie jakiś sposób, to piszcie, bo ja mam z tą wierzbą tutaj kłopot. Tam jest jedna, tam jeszcze trzy. Tam jest z przodu, tutaj jeszcze. Także będę miał sporo pracy z tymi wierzbami. No i zobaczcie, jak to elegancko wygląda. Już widać glebę. No i teraz jakbym w każdym razie jechał trochę szybciej, nie zauważyłbym tego pniaka, jakbym w niego wywalił, no to ja nie wiem, co mogłoby się stać. Także lepiej to powolutku, sprzętu nie zniszczę, no i przy okazji zdrowia nie stracę. Widzicie, i ciężka brona, i ciapek, błyska piątka, radzą sobie jak mogą. Jeszcze tu tur z przodu. Jak ktoś chce, to zniszczy maszynę, ale jak się będzie o nią dbało, to będzie służyła i służyła. A najważniejsze, żeby jej nie przeeksploatować. Także żeby to było tak z głową, no. Mankamentem jest tutaj to, że rzeczywiście trudno się kieruje bez z turem, jak jest tu z przodu tur i nie ma wspomagania. No ale do 25 nie będę montował wspomagania, bo to wstyd przecież zniszczyć ciągnik. Chociaż kto wie, może i jakieś elektryczne, ja wiem. Chociaż nie, do tura elektryczne się nie nadaje. Piszcie w razie czego, będę mądrzejszy, jak mi coś doradzicie. No, to dzisiaj kawałek zrobiony tutaj. To trzeba powoli jechać, słuchajcie, bo tu jest, widzieliście poprzednio, tam gdzieś trafiłem na pniaka. Tu jest trochę takiego dziadostwa. Tu następny jakiś duży. Więc trzeba po prostu powoli, ostrożnie jechać. O, tu jeszcze jeden pewnie, ale to one teraz jak dostały tej brony ciężkiej, złapią powietrza, no to one już się praktycznie powinny rozlatywać. No niektóre wyskakują. Te odsłoniłem tutaj jednego takiego. No tam kolega pomaga mi tutaj z orką. Ja tutaj te brony cały czas. Ciapek się świetnie sprawuje, muszę wam powiedzieć. Jestem zaskoczony, że tak sobie dobrze daje radę. Jeszcze przejadę tutaj wzdłuż lasu tam. Tam przy rowie. Zobaczymy, bo tam jest dosyć, proszę ja was, wysoko. Nie powinienem się tam nigdy zakopać, bo tam już jeździłem, jak tej trawy jeszcze nie było tutaj. I tam wiem, którędy. Natomiast nie mogę się za bardzo od rowu odsunąć, bo tam znowu trafię na takie wysokie pniaki jak tutaj. Także tyle na dzisiaj z relacji. Mam nadzieję, że filmik wam się będzie podobał. Nie zapomnijcie o łapkach i nie zapomnijcie o subskrypcji. Wtedy dowiecie się wszystkiego, co się u mnie dzieje na polu i w warsztacie. A przy okazji trochę o starych ciągnikach. No to trzymajcie się. Cześć!